Na poważnie. Chcę się podzielić dzisiaj proroczym poselstwem i uważam, że ono jest bardzo ważne. Nie będzie to nauczanie, bo jeśli mielibyśmy zrobić z tego nauczanie, to musielibyśmy spędzić tutaj kilka dni. Będę chciał zaakcentować pewne rzeczy. I tytuł tego poselstwa jest Wyścig Świętych, a Wyścig Szczurów. Będę bazował głównie na Hebrajczyków 12 rozdział 1-4, ale nie tylko. Przeczytam to na początek. Przeto i my, mając wokoło siebie tak wielki obłok gromady świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wiele sprzeciwu wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. To jest jedno z takich słów, które uważam, że nie czyta się na akord. Warto się zatrzymać, warto się zagłębić i wyciągnąć z tego jak najwięcej informacji. Taką krótką analizę przeprowadzę po kolei. To w ogóle pierwsza rzecz, którą widzimy. Ludzie często myślą w ogóle tak, że tylko ja się z czymś zmagam. Tylko ja mam takie trudne okoliczności. Inni tak nie mają. Ja doświadczam czegoś takiego, nie wiem o co chodzi. Wiecie, to jest trochę takie myślenie, jakie miał Eliasz, kiedy był w kryzysie. Eliasz w kryzysie właśnie prezentował taki pogląd. Zobaczcie, to jest pierwsza Królewska 19-14. I Eliasz mówi tak. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze pokurzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Tak? Jakby przedstawia pewien obraz swój, jakby dramaturgię tego, co widzi w jakichś czasach żyje. Nie? I teraz, co jest ważne? Pozostałem tylko ja sam. Perspektywa Eliasza. Lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Ewidentnie presja, która była na Eliaszu, to, że do niej dopuścił, jak powoduje, że jego patrzenie się troszeczkę skrzywia. I teraz zobaczcie, co opowiada mu Bóg. Zachowałem sobie w Izraelu 7000 takich, co kolana nie zwieli przed Baalem. 7000, tak? Perspektywa Boga, perspektywa Eliasza w kryzysie. I to jest ważne, jeśli chodzi o nas. Nie biegniesz sam. Sam biegł tylko Jezus. Jego bieg był inny niż nas. I teraz tak. Musimy jakby nie stracić tej właściwej orientacji sprzed oczu, że jesteśmy członkami drużyny, że jesteśmy członkami zespołu. Żyjemy indywidualnie, mamy indywidualne życie z Bogiem, tak? Ale nie żyjemy sami. Ani tu na ziemi, ani w niebie. I teraz po pierwsze, kibicuje nam cały obłok, cała gromada świadków. Tak, to jest pierwsza grupa. Po drugie, masz do dyspozycji całą rzeszę aniołów, którzy czekają na Twoją komendę. Czekają na Twoje słowo. Oni są w gotowości. Oni czekają. Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ważne. Dla mnie to było takie, jak ja to zaczaiłem, że ja w ogóle funkcjonując, tak, mam aniołów, które czekają na moją komendę,
i ja mogę ich użyć, bo one mi są ku pomocy, to ja dzisiaj praktycznie, ja korzystam bardzo szeroko z pomocy aniołów. Jeśli gdziekolwiek jest jakiś front, coś trzeba zrobić czy załatwić, ja ich tam posyłam. Posyłam grupy uderzeniowe, różnego rodzaju oddziały anielskie. One są. I teraz jestem świadomy tego, że żyję jakby indywidualnie tutaj, żyję z Bogiem, tak? Ale nie jestem sam. Mogę wcisnąć przysłowiowy przycisk, czyli użyć mojego języka, zawołać do nich, użyć ich. One są w gotowości. I trzecia grupa, której też nie możemy zapominać, to mamy Kościół. Mamy Kościół. To nie jest tylko kwestia, wiecie, spotkania cotygodniowego, czy tam dwa razy w tygodniu. Kościół. Rodzina, armia, armia na ziemi, tam mówiliśmy, aniołowie, armia w niebie, tak? Czyli to pierwsza rzecz, taka tytułem wstępu. Nie jesteśmy sami. To jest ważne. To Paweł tu podkreśla, mówiąc na temat tego o Bogu świadków. I musimy to dobrze chwycić, że żyjemy z jednej strony jakby indywidualnie, ale z drugiej strony nie jesteśmy sami, tak? Nie myślmy jak Eliasz w czasie kryzysu. No ale teraz chcę przejść do tych rzeczy, które są, wydaje mi się, że kluczowe i na których dzisiaj będę chciał położyć spory akcent. Tam jest takie słowo. Złożywszy z siebie, odrzuciwszy wszelki ciężar. Wszelki ciężar i brzemię. Brzemię tak naprawdę to jest taki ciężar, który jest nie do zniesienia. Nie? Czyli, nie wiem, powiedzmy 80-kilogramowy człowiek, jak założy sobie 50 kg na plecy, no to jakby czuje ciężar. Ale jak założy 150 kg na plecy, tak, to już czuje brzemię. Już go to wgniata. Jest to ciężar, z którym nie może ustać. I to, na czym mi dzisiaj zależy, to jest, żeby na temat zrzucania ciężarów przestać mówić w sposób enigmatyczny. Ja wiele razy w życiu tego doświadczyłem. Rozmawiam z kimś, ktoś, powiedzmy, nie wiem, 10 rano, zrzuciłem wszelki ciężar. Spotykam go o 16, jest dojechany na maksa. Następnego dnia znowu od nas zrzuciłem wszelki ciężar i sytuacja się powtarza. To są bzdury, wiecie, to nie ma nic wspólnego jakby ze zrzuceniem ciężaru. Ciężar to jest ciężar. To nie jest jakieś określenie enigmatyczne, coś tam fruwa w powietrzu. Ciężar. Jak dźwigam ciężar, to mi ciężko. To się do mnie siłą rzeczy pcha do ziemi. Garbię się, bo mi ciężko, tak? I teraz wiecie, ludzie mówią, o, dobrze, ja tutaj, jesteśmy powołani na orłów, orły, latamy. I to wszystko jest takie pomieszane. I teraz idź tam do zakrystii. Załóż sobie po 50 kilo na stronę, załóż sobie i zacznij fruwać jak orzeł. Podskocz z tym. Pokaż mi to, że w ogóle jesteś w stanie podskoczyć z tym. I to mniej więcej tak wygląda. Życie wiele osób, czyli z jednej strony na plecach 200 kilo, tak? Ale jeszcze orzeł, fruwam jak orzeł. No, okej. Okay. Możemy tak robić. Natomiast mnie zależy, żeby ciężar zrzucony był realny. Żeby te 200 kilo nikomu pleców nie przygniatało, tak? Bo, znacie, no, jak człowiek nie zrzuci tego ciężaru i trzymasz te 100 kilo, nieważne ile, tak? Jest tylko przenośne. Jeśli trzymasz to na plecach, to nie tylko nie jesteś orłem, ale nawet kurą nie jesteś. Bo góra potrafi nawet troszeczkę się wzbić, tak? Trochę. Ona nie polata za wysoko, ale przez tam grzędę na grzędę wskoczy, tak? I teraz zobaczcie, i to jest obraz, masowy obraz chrześcijaństwa. Powołany na orła nielot. Nielot. Są takie ptaki, które nie mają skrzydeł. Nie mają skrzydeł, one nie latają. One nie wiedzą, że może mogą. I to tak często wygląda, tak? Że
ludzie mówią, okej, tak, jestem tutaj powołany na orła, ale jednocześnie nie potrafią tego tematu kompletnie dotknąć. I teraz, przyjaciele, kilka kroków, które jest kluczowe w tym, aby zrzucić z siebie wszelki ciężar i brzemię. Pierwsza rzecz. Ustalenie, czy jesteś obciążony. I musisz być w tym szczery, a nie podchodzić do tego tematu, że ja już mam taką funkcję w Kościele, albo ja już takie mądre rzeczy w Kościele mówiłem, że mnie to już teraz nie wypada, to obciach przecież, to ja gdzie tam, ja 10 lat temu trzasnąłem wszelki ciężar, wrzuciłem, ja to nie potrzebuję. To już jest potknięcie. Punkt pierwszy. Szczere określenie. Tak? Jestem obciążony, czy nie jestem obciążony? Mogę się wzbić i podskoczyć, czy nie mogę się wzbić i podskoczyć? Czy moja perspektywa jest taka jak orła z lotu, widzę szeroko i daleko, czy cały czas jestem nosem przy ziemi i w okolicznościach, bo coś mnie gniecie? Ważne, żeby to zobaczyć, tak? Wiecie, bo my jesteśmy w ruchu, w którym się biegnie. Ja dzisiaj sporo na ten temat mówię, dlatego jest temat wyścig świętych, a wyścig szczurów. Tylko chodzi o to, żeby ten bieg był prawidłowy. Jak śpiewaliśmy, tak dzisiaj. Biegnę już w duchu Twym. Żeby realnie biec w świętym duchu, a nie w wyścigu szczurów, o którym za chwilę powiem trochę więcej. I teraz wiecie, to co jest też ważne, nie? To, że człowiek, który jest obciążony, bo to pierwsza rzecz, jakby z porównania analogii, nie lota i orła, traci orientację. Widzi bardzo krótko i widzi bardzo wąsko. On może mówić, wiecie tam, ale to będą bajki, to będą wymysły. Dlaczego? Bo jak on coś dźwiga, tak? To on się nie koncentruje na tym, żeby to podskoczyć. Jego to mu tak ciąży, że jego perspektywa, nawet podświadomie, jest takim, żeby w jakiś sposób to zrzucić. On może nie potrafić tego zrobić, nie potrafić tego nazwać. Ale on nie ma zdolności do patrzenia dalej. I teraz, po pierwszym kroku, czyli odpowiedzi, że jestem obciążony, jeśli jestem obciążony, tak? Jest krok drugi. Namierzenie, co Cię obciąża. Co mnie, Boże mój, obciąża. I to się nie ma co ślizgać na tym. Szybko tam. Trzeba się zatrzymać. No jeśli jest mi ciężko, bo ciężar powoduje, że jest mi ciężko, i żebym wiedział, jaki to jest ciężar, żebym mógł go zrzucić, to muszę wiedzieć, co mam zrzucić. Co powoduje to obciążenie? Co mnie pcha do tej ziemi? Co mi krzywi ten kręgosłup? Kółko, tak? I teraz, tak jak powiedziałem, to nie jest, ja nie wyczerpię dzisiaj tego tematu, bo to nie jest nauczanie. To naprawdę temat jest jak rzeka. Ja będę chciał położyć, dlatego to jest poselstwo, prorocze poselstwo, bo będę chciał położyć nacisk na poszczególne elementy. Ale one nie wyczerpują katalogów. I teraz niektóre osoby są obciążone poprzez służbę. Służba ich obciąża. I teraz, wiecie, w tym temacie, żeby ustalić, co człowieka obciąża, trzeba kopać naprawdę głęboko. Naprawdę trzeba kopać głęboko. I ja też mówię wam tutaj jakby o tym, bo część z tych informacji to jest też jakby moje świadectwo. Napędzać do działania może poniżenie, może też jakby duch biedy. Ja się na przykład z takimi rzeczami spotykałem po swoim nawróceniu. Ja gdzieś tam w którymś momencie sobie zrozumiałem, że mój pęd, który był w świecie na różne rzeczy, był spowodowany tym, że jako młody człowiek byłem gruby, zostałem odrzucony przez wszystkich i później ja chciałem, żeby wszyscy mnie zaakceptowali. U mnie jako nastolatka wyglądało to w ten sposób, że ja w piątek byłem na koncercie metalowym, w sobotę byłem
na dyskotece. W czwartek na konkursie recytatorskim. Chciałem podobać się wszystkim kobietom, wszystkim dziewczynom. A wszyscy goście, nieważne, ci mądrzy i ci, którzy nie zdawali, ale byli twardzielami, wszyscy mieli mówić, że ja jestem gościem. I to później, i to się przenosi. Stajesz się coraz starszy, wchodzisz i teraz, jak się tego nie zrobi, jak się tego nie trzaśnie, tak, tego poniżenia, tak, a z kolei do tego, żeby mieć pieniądze, napędzał mnie duch biedny. Była kiedyś taka sytuacja, że jako nastolatek zobaczyłem, jak moja mama, która była, myślę, tak, klasą średnią, ale moja mama, bilety były takie, nie wiem, kto z was pamięta, bilety w autobusach się kasowało na dziurki. Ja pamiętam, że moja mama, żeby dojechać do szkoły, była pielęgniarką w różnych szkołach, kasowała bilet, żeby go użyć ponownie. Ja wtedy nie byłem świadomy, no bo człowiek nie może być jakoś świadomy. Dopiero później po nawróceniu, kopiąc, zobaczyłem, że we mnie wtedy był biedny. I on przez lata mnie stymulował. Przez lata mnie stymulował. Do posiadania, to tego nie widać tak wprost. Ale cały czas jest gdzieś głęboko zaszyty lęk przed tym, że zostaniesz biedny. Tak? I są mechanizmy. Na cel. Dlatego trzeba kopać głęboko. Co może też napędzać człowieka? Lęk. Lęk. Zdajemy sobie sprawę, że lęk to jest potężna siła. I teraz zobaczcie, lęk działa w ten sposób. Część osób łapie depresję. Nie? Oni jakby zaczynają być jakby trochę dysfunkcyjni, ich nie ma. Ale druga grupa ludzi wpada w działactwo. No to lecimy. No to tam, to tu, to już, dzisiaj tu, to tam, py. Coś robić. I was to robić. Trzeba robić. I teraz w takim wypadku to, co robisz, ono nigdy nie będzie lekkie. Możesz mówić różne fazy, ale to nie będzie lekkie. To zawsze w jakiś sposób będzie cię obciążało. Jest obciążenie, które jest jakby z tym związane. I teraz dlatego te wszystkie, wiecie, nauczania, odkrycie tego swojej tożsamości, nie? Przecież ta tożsamość to nie jest taki, wiecie, slogan, żeby powiedzieć tak, jestem generalnie dzieckiem Bożym i teraz będę wszystkim udowadniał w internecie, tak, że ja mam rację, bo jestem dzieckiem Bożym. Nie, no to odkrycie przede wszystkim tego, kim ja indywidualnie jestem w służbie. Ja, tak? Każdy z nas. Kim jestem w służbie? Jak to się ma konkretyzować w moim życiu, tak? I teraz, jak człowiek to odkryje, to przestaje mu ciążyć to, co robi. Jeśli się koncentruje na tym, co, kim jest i zaczyna to robić, no to to jest dla niego naturalne, tak? Bo to jest, wiecie, to jest część jego jestestwa. Nie? Taki przykład, nie wiem. Mamy ręce, odczuwamy głód. Jeszcze nie spotkałem człowieka, który jadłby smaczną zupę albo dobre ciasto, tak? I podsumował to w ten sposób. A jestem obciążony, machałem tą łyżką tyle, normalnie ręka mnie boli. Nie ma. Głód i zaspokojenie tego głodu jest częścią ciebie. Jak ci smakuje w ogóle, to wszyscy się zachwycają, jakie to było dobre. Ale nikt nie ma zakwasu w ręce, że łyżką musiał ruszyć, nie? Jakby odkrył swoje. Daję przykład, ale to tak jest. To tak jest. I teraz tak, dopóki człowiek szuka, bo to jest normalne, to też nie chodzi o to, żebyś ktokolwiek się potępiał, że szuka, bo nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie, przypominam. Ale dopóki człowiek szuka lub robi coś, aby się dowartościować lub ze względu na jakiś lęk, tak, może odczuwać ciężar i może odczuwać presję. I na temat presji chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć, bo żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, przyjaciele. Presja może być zewnętrzna i może być wewnętrzna. W 90% przypadków presja zewnętrzna, w którą człowiek wejdzie, wywołuje też u człowieka presję wewnętrzną, tak? W 10% przypadków ta presja wewnętrzna może być bez presji zewnętrznej, ale zdecydowanie częściej jest tak, że najpierw jest presja
z zewnątrz. I teraz, przyjaciele, z presją spotykamy się, odkąd się rodzimy na tej ziemi. Z presją mamy do czynienia w domu, oczekiwania rodziców, babci, ciotki, rodzeństwa, porównywanie, a jakie stopnie, a co ty osiągniesz, presja. Różnie, w zależności. W patologicznych domach ona będzie trochę inaczej się przejawiała. Znałem człowieka, który jak został pobity pod sklepem przez trzech, to ojciec mu tak wlał, że był prawie nieprzytomny, bo powiedział, że jesteś zdrowy, jak nie potrafisz się obronić. Presje są różne, ale są. Dom, szkoła, tak? W szkole też. Formatowanie człowieka. Jedyny słuszny wzorzec. Musisz znać wszystkie błony, pantofelka i amedy i wszystkie inne rzeczy. Musisz to znać. To jest tak ważne generalnie. I presja. Znaj to. Bo jesteś nikim, jak nie wiesz, czym się pantofelek różni od amedy. I to samo jest później w pracy. Idziemy do pracy i jest presja. Presja. Ona jest zewsząd. I teraz my jako Kościół i ruch przewodzeniowy musimy być świadomi otaczającej nas duchowości. Bo, przyjaciele, ta duchowość, ona nas otacza i ona przenika do Kościoła. To nie jest tak, że ona nie przenika do Kościoła. Żyjemy w bardzo specyficznym mieście, jeśli chodzi o ten kraj. Presja w Warszawie jest zdecydowanie większa niż w innych dużych miastach w Polsce i w wioskach. Ona, tu jest pewna kumulacja. To są pewne duchy, które za tym odpowiadają. I my nie, wiecie, my nie możemy być naiwni, że my tutaj, żyjąc w tym kraju, funkcjonując tak naprawdę 90% jakby poza Kościołem, że my się nie stykamy z tą duchowością. Stykamy się z nią non-stop. Wszędzie. Trochę inaczej wygląda to w mniejszych miastach. Ja sobie to ostatnio obserwuję też, nawet na przykładzie szkół. Wiecie, ja na przykład, jak chodziłem do liceum w Radomsku, ja chodziłem do najlepszego liceum i tam mimo wszystko wiadomo było, że sukces mogą uzyskać lekarze lub prawnicy, dlatego wybrałem kierunek, że będę prawnikiem, no bo oczywiście odrzucony, poniżony człowiek pędzi na sukces, to zostanę prawnikiem, nie mając kompletnie też pojęcia, jakby o co w tym wszystkim chodzi. Ale mimo wszystko nie było takiego ciśnienia, jak było ciśnienie w Warszawie. Jak przyjechałem do Warszawy na studia, ja bym, wiecie, powiedziałem, byłem odrzuconym człowiekiem, więc chciałem się podobać wszystkim. Miałem długie włosy, martensy, jakąś tam bluzę i chodziłem jako luzak. Miałem zeszyt w reklamówce. I spotykam studentów z Warszawy. Studenci pierwszego roku prawa. Panie Stowarzyszu. Ja mówię, no wiecie, a my mieszkaliśmy w akademikach, studenci prawa powinni chodzić w butach po linii. Nie było wtedy telefonów komórkowych, żadnych powszechnych, nie miałem dostępu do Google, żeby sobie w ogóle sprawdzić, co to są te buty po linii. Mówię, które robić, co? O co chodzi? To był 98 rok, okazuje się, że to były buty, które kosztowały powyżej 1000 zł, tak? To ja za 2 miesiące musiałem otrzymać akademik przejazdy i życie w tej wodzie. Nie? Ale na nich presja była inna. Oczywiście oni patrzyli na nas jak na pewien taki plebs. Nie? Przyjechali tam kolesie w ogóle z Polski, nie wiedzą o co chodzi, my tutaj warszawiacy. Ale dlaczego o tym mówię? Bo my w tej Warszawie teraz żyjemy. My się tutaj poruszamy, a ta duchowość, ona nie zwolniła. Powiedziałbym, że ona przyspieszyła. I oczekiwania też. Ja patrzę teraz nawet, Julian chodził podstawówkę teraz, u niego już były te naciski w podstawówce w Nadarzynie pod Warszawą. Jak nie będziesz miał tylu punktów, jak z tego konkretnego testu nie dostaniesz piątki, koniec twojej kariery, nie dostaniesz się do tej szkoły, jesteś nikim. Takie informacje przekazywane są, tak, 14-15-latkom. I teraz
Naprawdę, my musimy być tego świadomi. Bo fajnie jest się pośmiać, ale takich przykładów jest masa. Non-stop informacji. Jak ty zrobisz tego? Po tobie. Presja na działanie. I teraz tu w Warszawie jest bardzo silna presja zewnętrzna na sukces. I teraz część ludzi to wchodzi, ja w starym życiu wszedłem w to. Stałem się niewolnikiem tej presji. Nigdy bym wcześniej tego tak nie nazwał. Byłem, wciągnęło mnie to jak wir, wiecie, wciągnęło mnie to. I część ludzi w to wchodzi, a część się buntuje, ale to, że się buntuje, to nie oznacza, że jej nie podlega, bo jak się buntuje, tak? Jest im z tym ciężko, chcę od tego uciec, to kupuje skrzynkę wina i jedzie nad Wisłę, nie? Mówi, ja jestem od tego wolny. Nie jesteś wolny. Uciekasz od tego winą. Uciekasz. Ta duchowość tu jest. I ona cię dotyka, tylko ty inaczej do tego tematu podchodzisz. Być może jeszcze się boisz, masz silny lęk, że nie dasz rady, więc łatwiej ci jest wypić cztery wina, tak? I mówić, okej, okay, jestem od tego wolny. Wcale nie jesteś wolny. Bo to jest. Ludzie ze sobą w Warszawie rywalizują w zakresie wszystkiego. Dóbr materialnych, stanowisk, kariery, ilości, nieruchomości, wszystkiego. Słuchajcie, ja byłem wychowany w bloku czterokrotkowym w Radomsku, w którym na każdym piętrze były trzy mieszkania. Dwa mieszkania 45-metrowe, dwupokojowe. Ja mieszkałem w jednym z takich, jako czteroosobowa rodzina. I po środku mieszkanie 30, też dwupokojowe, 39 metrów. I tam zazwyczaj wszędzie mieszkały rodziny 2 plus 2. I ludzie generalnie siedzieli na ławkach. Przychodzili z pracy, w ogóle siadali na ławkach, gadali. Oczywiście plotkowali, to jest, nie mówię, że oni byli w ogóle tam. Ale spędzali ze sobą czas, mieli jakieś tam relacje, w sensie przyjaźni. Przyjechałem do Warszawy, no w akademiku to się tego nie widzi, ale pamiętam, jak kupiliśmy po studiach, zaczęliśmy pracować, kupiliśmy naszą kawalerkę. Ja tak patrzę, a ludzie na siebie w ogóle patrzą, wszyscy spotyka. W ogóle 0-6, dzień dobry, relacje, rywalizują, czym podjechałeś pod bok. A, ty fiestą, no fajny jesteś. Bo nas właśnie o tym chcę powiedzieć, że my w tym bloku mieliśmy najmniejsze mieszkanie. Mieliśmy 30 metrów. Nie byliśmy dla nikogo konkurencją. I nas kupili. Bo w pozostałym, ale ci jak się spotkał, Decy miał 75 metrów i Decy miał 68, to już spotyka. Nie? No mieliśmy się, na przykład mieliśmy taki samochód, którego trzeba było z popyku trochę odpalać. Więc to czasami było tak, że ja zakładałem moją garniturę, szedłem do pracy, Julita siadała za kółko, a ja w tych pantofelkach w ogóle z popychu tą fiestę odpaliliśmy, dlatego nas wszyscy lubili. Nie? No bo nie byliśmy zagrożeniem. Natomiast nie ma relacji na osiedlach. Dlaczego nie ma? Bo ludzie patrzą, a ten ma to. Taki samochód kupi. Ciekawe, tak? I od razu presja, tak? Jak on kupił, to wiadomo co się dalej załącza. Nie ma relacji z ludźmi ze studiów. Jak był pierwszy, drugi rok, studiowało nam się fajnie. Studiowaliśmy. Była relacja, były wyjścia. Od czwartego roku coś się poprzestawiało w głowach. Znaczy, ja dzisiaj wiem, co się poprzestawiało. Ludzie weszli w tą presję. Weszli w tą duchowość. Wszyscy zaczęli być nakręceni, jeden przed drugim się spinać, który jest lepszy prawnik. Na pierwszej imprezie, kiedy poszedłem po studiach, ja w ogóle skończyłem pracę, idę na imprezę, to się idę w jakiś sposób w ogóle, jak to jeszcze wtedy w starym życiu patrzyłem, odstresować czy wyluzować, tak? A tu słuchajcie, stoją jeden przed drugim prawnicy, sączą jakieś alkohole i każdy opowiada, jakie case'y on rozwiązał w swojej kancelarii, jak on jest wielki, jak ma wielki sukces, każdy się przed sobą pręży. To nie było tylko w naszym środowisku. Poznaliśmy też ludzi po SGH, Szkole Głównej Handlowej. Wiecie, generalnie w domach młyn, tam były młode małżeństwa, zdradzali się, kłócili, bili, rzucali do siebie. Pełna patologia, ale na imprezie, tak, etykieta. Ja zostałem superwajzorem, tak, ja zostałem to. I tak ci ludzie rozmawiają, tak ci ludzie żyją, bo oni są nieświadomi w ogóle, jak bardzo są zniewoleni. Po takiej imprezie jest większy kac moralny u ludzi niż kac alkoholowy. Bo on się budzi, ty, słyszałeś? A on tu już dostał awans. A ten to. Żyjemy w takim środowisku. To jest Warszawa. Duchowość Warszawy. We Wrocławiu, w Krakowie, w Poznaniu jest tylko namiastka. Jest też, ale jest namiastka. My musimy być świadomi, w czym my, w
czym my jesteśmy. I teraz tak, poddawanie się pod presję zewnętrzną, bez zmiany myślenia, czyli jakby wejście w to, automatycznie odpala presję wewnętrzną. Automatycznie, tak? Muszę to, muszę tamto, tak? On już to kupił, on już to zrobił, on już to ma, ja muszę, muszę. I teraz ludzie, to co mówiłem na początku, przestają zauważać to, co mają i gdzie są. W ogóle przestają przeżywać życie adekwatnie do swojego rozwoju. Przestają. Wpadają w wyścig szczurów, nieświadomi, że to oni są jednym z głównych ogniw, jako te szczury. Właśnie oni, którzy przyjęli tą duchowość i depresja zewnętrzna i wewnętrzna, bo oni z kolei dalej wywierają wpływ tej duchowości na kolejne osoby, tak? Czyli zniewoleni prą. Więcej, więcej, bardziej, więcej, więcej, cały czas. Cały czas, tak? I teraz wiecie, jak to widać na przykład w kościele, nie? Nie tylko w kościele, ale w kościele też. Czy ja osiągnę sukces? Czy ja osiągnę sukces? Czy ja zbuduję wielką służbę? Czy ja zbuduję wielką służbę? Słuchaj, nie żyjemy tutaj długo, wiesz? Czy ja zbuduję wielką służbę? Czy ja zbuduję wielką? Więc w kościele, jeśli nie jest robiony porządek z duszami, to mamy dokładnie to samo. A ten już głosił publicznie. Jak to? On jest 3 miesiące w kościele. Ja jestem rok. On już głosił Ewangelię. I jest na nagraniu na YouTubie. To ja pójdę w piątek. Pójdę. Ale to nie, to ja nie będę tego głosił. Ja sobie zrobię raz. To ja jeszcze zatańczę. Ja go przewinę. Zatańczę, albo zaśpiewam. To być takie mocniejsze, bo jestem rok, on 3 miesiące. O, a ten już nauczał w kościele? Przecież ja mam całą wiedzę. Ja mam całą wiedzę. Ja żeby to już nauczał w kościele, żeby to nauczał. Nie, to ja się widzę do archiwa. Ja mam wiedzę też. Ja też, ale ja też bym nauczał. Dobra, jak to już nauczał w kościele? A napisał książkę. Ja napisał. A, taki błahy, a ja taki temat. Ja bym się lepszy. I napisał? 200? To napisał 300. 350. To go przebije. No mnie w tym roku mnie nikt nie pokona. 1000 osób do Jezusa przeprowadził? 1000 w roku? Czekaj, który mamy miesiąc? Dobra, do września zrobię 1000 to. Będę miał rezerwę 3 miesiące. Jakby mi się coś nie udało. Słuchajcie, no... Wiecie, ja to trochę mówię prześmiewczo, ale celowo. Nie? Bo... Cały czas ta presja powoduje, że muszę być krok z przodu. Muszę być krok przed innymi. Muszę być, tak? I teraz wiecie, jak to się też przejawia. Na przykład z dziecka, to ja w rok stanę się ojcem. No, wszystko, widzimy. W rok będę ojcem. Tylko tak obrazowo wam coś pokażę. Małe dziecko nie ma nawet wzwodu i nasienia, żeby zostać ojcem. Tak obrazowo. Nie da się w rok zostać ojcem. I teraz a propos tej presji. Ja, jak powiedziałem, wszedłem w tę presję, kończyłem studia 4,5 roku, pół roku wcześniej, bo już tam kariera. I w tym czasie kończył ze mną, miałem 24 lata, kończył ze mną, czy nawet 23,5, chłopak, który był 3 lata młodszy. Rodzice, prawnicy w tym mieście zrobili mu taką ścieżkę w głowie, pchali go z roku na rok, aby szybciej. Wejdź w wir kariery, zarabiaj kasę, bądź wielki. Patrzyłem na niego, był 3 lata młodszy ode mnie, zestresowany, fajny chłopak, tak? Pozbawiony, w kilku zdaniach, które zamienialiśmy, już wiedziałem wtedy, że został okradziony z lat swojego dojrzewania, że rodzice mu to ukradli. Wrzucili go w wyścig szczurów, w którym niewątpliwie sami byli bardzo mocni. I to wszystko pokazuje. Oto właśnie te wszystkie przykłady, które mówiłem. Świat przyszedł do kościoła. Na tych przykładach, o których mówiłem. Świat przyszedł do kościoła. To tak jest. I teraz
Jeśli do tego jeszcze są rany lub lewa motywacja, jakaś wynikająca z osobistych zaburzeń, to mamy, słuchajcie, Saigon opakowany takim, wiecie, kościelnym, czy tam religijnym przebraniu. A tak naprawdę bardzo często chodzi wtedy o samorealizację. Tylko jak spojrzymy na Jezusa, to Jezus mówił tak: nie robię niczego, czego nie widzę u Ojca. To jest mega ważne. Zobaczcie, czasem ktoś robił, czasem nie robił. Czasem mówił, czasem nie mówił. To nie jest tak, że on ze wszystkimi tam w ogóle wchodził w dyskusję, wszystko tam miał zrobić w tym czasie. Nie. Był świadomy, kim jest, jaki jest cel jego zadania, tak? Jaki są cele jego życia tu na ziemi, jego przyjścia. I na tym się koncentrował. Koncentrował się na tym, co widzi u Ojca. To jest bardzo mocne. Często jest tak naprawdę to spłycane. Nie? Bo to ja to, jak człowiek wychodzi z poniżenia i tego nie trzeba się, to muszę coś udowodnić. Muszę być wielki. Muszę osiągnąć sukces. Tak? I teraz ten sukces, ta definicja tego sukcesu, to jest bardzo różna. Bo ludzie mają właśnie taki, przyjmują ten światowy trochę standard. I teraz coś opowiem, bo często, to nie jest rzadko, w trakcie rozmów z ludźmi, jak mi opowiadają plan na swoje życie, to widzę, że nie ma tam ani krzty, ani grama miejsca dla Ducha Świętego. Nie ma. I teraz oni zbudowali sobie ścieżkę kariery. Oczywiście nigdy tak tego nie nazywając, może też często tego nie widzą, która już nie dotyczy świata finansowego, bankowego, korporacji, które są, ale oni przenieśli to w służbę. Często nawet motywacja jest ta sama. Bo są generalnie te pobudki czy mechanizmy są tożsame, tak? I wszystko jest zaplanowane od A do Z, łącznie z tym, że etykieta jest przybita, to jest Boży plan na mojego życia. Nie dziwiajcie się, to jest Boży plan na mojego życia. Tylko teraz tak, znowu, jak weźmiemy łopatkę i zaczniemy tam kopać, powolutku kopać coraz głębiej, dochodzimy do tego, że bardzo często, tak naprawdę, jest tam głęboka chęć samorealizacji, jest tam głęboka chęć odniesienia sukcesu, jest tam głęboka chęć wygodnego i bezpiecznego życia. Słowem? American Dream. I teraz zobaczcie, jak bardzo różni się to od Jezusowego oryginału. Ja wierzę osobiście, tak uważam, że w przypadku Jezusa i Jego służby te 40 dni na pustyni odegrały ogromną rolę. Wiecie, my to tak trochę czytamy, Jezus poszedł tam, diabeł potrunął, to się powiedział, potrunął. Jezus, to wiecie, to też jest pytanie o prawdziwy sens postu. On tam budował swoją relację przez te 40 dni. On musiał odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Myślę, że przed tym nie do końca był jeszcze wszystkiego świadomy. Wzrastał, jak każdy człowiek. Został wypełniony Duchem Świętym, rozpoczął post i konkretnie jakby... I myślę, że tam dowiedział się w ogóle, kim on jest i jakie zadanie może wykonać. I Jezus tam na pustyni umarł dla samorealizacji. Jeśli miał jakikolwiek swój pomysł, to umarł tam na niego. Myślę, że tam się dowiedział, że umrze śmiercią krzyżową i że wybawi ludzi. Myślę, że od tego momentu jego służba, jego działanie były już bardzo skonkretyzowane na zadaniu. Doprowadzeniu do krzyża, zbudowaniu uczniów, tak, kolejnych, którzy poniosą w ogóle dalej ten ogień. Ale już innymi rzeczami się nie zajmował. Tu już nie było miejsca na jakąkolwiek samorealizację. Wygodne czy bezpieczne życie. No i dobra, ale teraz jakby wracajmy do tego, bo dochodzimy do punktu trzeciego. Po namierzeniu, co cię obciąża,
jest pobuda. Jest akt decyzji. Nie będę tak żył. Nie będę kręcił się wokół tej samej góry. Nie tego chcę. Nie chcę. Nie chcę w ten sposób. Czwarty krok. Bo to jest też istotne, bo Jezus mówi: zrzućcie z siebie ciężary, zrzućcie je na mnie. Zrzucenie z siebie przez wiarę tych ciężarów. Musisz rozwijać w sobie zaufanie Bogu, w ogóle praktykowanie wiary, życia z Bogiem, wiary w zjednoczenie, wiary w zmartwychwstanie. To wszystko, to musi tam być, bo jeśli tego nie ma, to jest fikcja. To musi tam być. Żeby realnie przez wiarę zrzucić ciężar, człowiek musi ufać Jezusowi. Bo inaczej to jest religijny slogan. Musisz wiedzieć, że On, tak, jest w stanie, jest zapewne uchronić cię, uwolnić cię od tego ciężaru. Musisz, nie ma, bez bliskiej relacji, bez zanurzenia w Nim, jest to niemożliwe. Jest to farsa. Zrzuciłem. Co zrzuciłeś? Na kogo? O czym mówisz? Musi więc człowiek mieć rozwinięte życie modlitewne. No musi mieć, żeby tego doświadczyć, żeby to było jego, żeby to nie było tylko znane z historii, z opowieści, że ktoś tak zrobił, to musi mieć to życie rozwinięte. Kolejny krok jest zmiana myślenia. Człowiek zaczyna selekcjonować swoje myśli. I to jest bardzo ważne, to jest jakby dyscyplina tego, że nie mogę sobie znowu pomyśleć o czymś innym, bo jak sobie pomyślę o czymkolwiek, tak, to wracam do punktu 1. Jestem obciążony, czy nie jestem obciążony? To jest ze sobą połączone. Jak już zrzucam, to muszę wejść w dyscyplinę życia. Muszę wejść w dyscyplinę myśli. Nie mogę pomyśleć o czymkolwiek. To teraz, okej, zrzuciłem z siebie ciężar, co ja tam za 2 lata będę miał za pracę? Zrzuciłem. Zrzuciłem. I teraz pomyślę, to ciekawe, tam za 2 lata to może ja zrobię tak, może tak, może tak, tutaj. I zaczynam wchodzić w taki krok myślowy, nie? I się nakręcę, ale tego nie mam, tego nie widzę, tego nie, no już jakby musi być konsekwencja. I kolejny krok, który jest z tym związany, to jest język wypowiedzi, tak? Z obfitości serca mówią usta, tak? Czyli jak myśli mamy poukładane, to i te wypowiedzi są inne. I pilnujemy też tego. I to się wszystko ze sobą zazębia. Zazębia. I teraz, przyjaciele, owocem, realnym owocem jest zero troski, zero stresu, zero lęku. Zero. Nie 5 gram. Zero. Dopóki to jest, to możemy zagadać religijnie, że zrzuciliśmy wszelkie ciężary, ale trzeba wrócić do punktu 1. Jeśli jestem obciążony, to jestem obciążony, bo ciężar czuć. Ciężar to ciężar. Jak mam ciężar, to mi ciężko. Tak? Więc w efekcie przejścia przez ten proces jest zero troski, stresu i lęku. A jak nie, trzeba wracać do punktu 1. I punkt 2. I teraz wracając do tego, jak to się wiąże z tematem. Jeśli człowiek nie zrzuci z siebie tych obciążeń, to będzie brał udział w innym wyścigu. Będzie brał udział w wyścigu szczurów. W innym wyścigu, bo jest obciążony. Jest obciążony i to wypacza w ogóle to, jak on funkcjonuje. Ale to, tak mówiłem, żebyśmy mieli to całkowicie wyczerpać temat, to by mijały godziny, więc proszę poselstwo, więc na to chciałem położyć nacisk, jeśli chodzi o obciążenia. Teraz punkt 2 tam jest. Grzech. Grzech usidla człowieka. Jeśli człowiek mu się poddaje, to grzech go osacza. Osacza ten grzech. Ja nie będę mówił tutaj oczywistości dzisiaj na temat grzechu. Bo to jakby nie czas i miejsce. Ale chcę podkreślić temu parę rzeczy. Grzechem jest na przykład niewłaściwa motywacja. To grzech. Zaburzona ranami z dzieciństwa lub właśnie presją zewnętrzną, czyli wpływem tego świata. To jest grzech. Jeśli robimy coś stymulowani przez presję zewnętrzną, która się przerobiła w presję wewnętrzną, to jest to grzech. Bo chodzi o serce. A Jezus wszystko sprowadził do rangi serca, tak? Czyli to, co wielokrotnie też mówimy. Nie chodzi o to, czy służymy, tylko dlaczego służymy? To jest fundamentalne pytanie. Dlaczego służymy? Grzechem jest też chęć zbudowania swojej wartości, tak, poprzez służbę. To grzech. Chęć zasłużenia sobie na coś. I teraz bez względu na to, czy przed Bogiem, czy przed innymi ludźmi,
przed samym sobą. Ludzie czasami służbą chcą schować pewne rzeczy. Przykryję mój kompromis tym, że pójdę sobie poewangelizować. Wszyscy będą myśleli, że jest tak okej. Okay. Ja sobie tam przykryję sobie ten mój kompromis, tak? Zasłużę sobie na coś u ludzi. A, Bóg też może jedną gwiazdkę dorzuci. I sam się lepiej poczuję, tak? Wyrzuty sumienia sobie tam zatkam w ten sposób. Co tam, ten kompromis tam? Nieważne. Poczuję się lepiej. I to miałem widzieć, że człowiek, który mówi o budowaniu Królestwa Bożego, może w ten sposób tak naprawdę budować swoje własne królestwo. Swoje własne królestwo, bo jego myśli są chore, a więc też motywacja jest zaburzona. Przydam wam przykład na to. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. Niech je tylko znajdę. Przeczytam dłuższy fragment, później się chwilę zatrzymamy. 8 rozdział od 5 do 21. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i głomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. A był już w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zamku, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. Liczyli się z nim zaś dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się pościć zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy został uczczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działo, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś nie miał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Filip był przed nawróceniem Szymon czarnoksiężny, zakompleksionym człowiekiem, budującym swoją wartość za pomocą wprawiania w zachwyt innych ludzi, tak? Zwyczajny grzesznik o przerośniętym ego, tak? Słaby, udający silnego na tym świecie, jak ich masa. Ten zachwyt budował jego wartość. I teraz co? Mamy informację, uwierzył. Nie możemy tego zakwestionować. Więc nawrócił się, tak? Przyjmuje chrzest. Na poziomie serca imponuje mu Filip, jest jego liderem, tak? A tak naprawdę znaki i cuda mu imponują, tak? Nie przerobił w swojej duszy jeszcze tego, co miał w głowie przed nawróceniem. Nie ruszył tego. I teraz zobaczcie. Pomimo jego nawrócenia, jego motywacja ciągle była lewa. Chciał kupić moc. Tak? Nawrócony człowiek chciał kupić moc, aby nadal budować swoje królestwo. To o wierzącym człowieku jest mowa. I widzimy Piotra, innego lidera, który tam sprowadza go na ziemię. Ma w nosie kurtuazję, tak? Broni prawdy i puenta, co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje jest nieszczere wobec Boga. Można więc usługiwać innym ludziom, bo wiecie, słowo, wypuszczone słowo, ono wykonuje swoją pracę. Ono wykonuje pracę, tak? Ale nie mieć w tym udziału, jeśli buduje się też swoje królestwo. I teraz to, co jest bardzo ważne, jeżeli będę się tu na tym rozwodził. Brak tożsamości w społeczeństwie. A w ogóle żyjemy w takich czasach, co generalnie, jeśli chodzi o tożsamość, jeśli chodzi o wzorce, jest ogromny deficyt. I teraz ten brak tożsamości w społeczeństwie powoduje, że ludzie się lansują. Bo tak się czują bezpiecznie. Nie do końca wiedzą, kim są.
Więc się chcą lasować. Ja się lansowałem, słuchajcie, jak wam powiedziałem. Lansowałem się po to, żeby mnie wszyscy znali, że jestem luzakiem, który gra na gitarze w kapeli metalowej i chodzi na koncerty i buguje. Lansowałem się, że jestem w ogóle, że jestem mega luzakiem, że mogę być na każdej dyskotece, tak? I jeszcze jakby mi się udało dziewczyny poderwać, to w ogóle super. Lansowałem się w ten sposób, że szkołę mogę skończyć z najwyższą średnią, że w tenisa mogę wygrać turniej. Lansowałem się, dotykałem wszystkiego, bo byłem bardzo pogubiony w tym wszystkim. I kłamałem, kiedy ludzie klepali mnie po plecach, mówili, że jesteś gościem, na tym nie zależy. To mnie nakręcało. Budowałem swoje królestwo. Już nigdy nie powiedzą na mnie, że jestem gruby i nic nie warty. Już nigdy. Nie napisałem tego, nie powiedziałem tego nikomu wprost, tak? Ale to mnie nakręcało. Tak żyłem. Tak żyłem. Więc się lansowałem. Taki, wiecie, duchowy MacGyver, nie wiem, czy kojarzycie z serial MacGyvera, nie? Wszystko może, wszystko zrobi. No i słuchajcie, no i niestety to samo jest w Kościele, tak? Można krzyczeć wiele na temat tożsamości w Chrystusie, ale to, czy ją realnie odkryliśmy, to będzie między innymi widać po tym, że przestaniemy się lansować. Że po prostu to będzie naturalne wejście w swoje buty, w swoich butach po prostu żyjesz, robisz to. To już nie jest kwestia jakby lansu, nie zabiegasz, nie patrzysz. Ktoś tam powie, nie powie, zobaczył, nie wiem, docenił, nie docenił, generalnie tu, a to, a jak się wyprowadzi, no po prostu jesteś sobą, tak, jak z tym jedzeniem generalnie, tej zupy łyżką w ogóle, no normalnie nie myślisz o tym, to się dzieje jakby automatycznie. I teraz zobaczcie, zrzucenie z siebie wszelkiego ciężaru i odrzucenie, zaniechanie grzechu, to są podstawowe takie dwa warunki, aby w ogóle odpowiednio przygotować się do tego biegu, o którym Paweł pisze w tym liście do Hebrajczyków, z czego wyszedłem na początku, tak? Oczywiście dotyczy to tych, co biegną, nie? Tych, co nie biegną, to nie dotyczy. I teraz, jeśli człowiek tego nie zrobi, to jak powiedziałem wcześniej, będzie brał udział w innym wyścigu, wyścigu szczurów. A tam niestety, przyjaciele, jest inny duch, inna Ewangelia. I teraz presja zewnętrzna, presja wewnętrzna oraz grzech powodują, że w tym wyścigu, jak się tak przyjrzycie dokładnie temu, jest zupełnie inna motywacja i zupełnie inne cele. To jest właśnie to, co mówiła Lita, a propos tych celów. Cele są inne. Bo jak człowiek się chce lansować, to celem jego jest lansowanie. Przynajmniej głównym. A gdzieś tam jest ukryte te prawdziwe. Teraz, a Jezus mówi, a ja przyszedłem dać świadectwo prawdzie. I celem naszego życia jest, żebyśmy dali świadectwo o prawdzie. Świadectwo, które usłuży innym. Jeśli tego nie przerobimy, to cała służba, całe nasze działania będą obarczone tym, że albo na poziomie motywacji, albo na poziomie celu, tak, działamy w zaburzony sposób. I tego się nie da ominąć, przyjaciele, o czym dzisiaj mówię. Nie mówię tu w ogóle, wiecie, o opakowaniu, bo to też jest, wiecie, zobaczcie, co jest w świecie. Jak ludzie budują swoje wartości. Wystarczy wejść na portal LinkedIn. Tam każdy jest prezes wszystkiego. Nieważne jak. Autopromocja w ogóle jest mega, tak? Każdy w ogóle tam, nie wiem, dotknął czegokolwiek, już jest coachem. Coachem coachów. Master coachem of Europe, a za tydzień już w ogóle, nie wiem, na Marsie też. To tak działa. I żyjemy w takich czasach, gdzie to etykietowanie jest ważne. I nie możemy dopuścić, żeby też jakby etykietowanie w Kościele miało jakby znaczenie. Tak, Bóg powołuje na urzędy, to wszystko widać, ale to też nie chodzi o to, żebyśmy budowali swoją wartość. Apostoł, prorok, biskup, pasterz. Nie. To nie tak, to już jest wypaczone. Świat etykietuje, a wiecie, jak jest etykietami. Pamiętam, kupiłem kiedyś taki sok. Miał takie piękne opakowanie. A jak szczopy smakowały, naprawdę. Ale opakowanie, no to raz się tak wkręciłem, że to zapamiętałem. No po prostu mówię, ten to będzie świetny. No. W ogóle nie chcę wiedzieć, co tam było. Więc nie mówimy o etykietach, tylko o
zawartości i jakości produktu, bo to po naszej głębokości mają ludzie nas rozpoznać. Pan mówi, zaiste prorok Pana był wśród nas. Zaiste. Boży człowiek był wśród nas. A to, że tam etykieta jest taka czy taka, to nie ma znaczenia. I tak jak powiedziałem, a propos celów. Jezus powiedział, a królestwo moje nie jest z tego świata. Przyszedłem dać świadectwo prawdzie. To, co powiedziała też Julita, tak, że nie zasiadł na tronie z perłem, z kosztownościami, nie prowadził Izraela tak, jak oni sobie na takiego króla liczyli, który podbije państwa wokół i będą mieli, nie będą musieli robić, znowu będą mieli podbite ludy, które będą pańszczyźnianie u nich pracować, tak? A oni będą królować i wtedy będą wielbić swojego Mesjasza za wygodę i bogactwo, które im dał. A Jezus powiedział, okej, bogactwo macie, ale w inny trochę sposób. Będziecie mieli z krzyża, tak? Trochę inaczej musi do tematu podejść. Z tej strony nic nie zbudujecie. I teraz wyścig, o którym pisze Paweł, musisz mieć cały czas przed oczami swoją tożsamość, zjednoczenie z Bogiem, tak to... I to, kim jesteś w służbie, to w tym biegniesz. W tym biegniemy. W tej tożsamości, nie poza tą tożsamością. Kim jesteśmy w służbie? W tym, tak? I cel naszego królowania, czyli dawanie świadectwa o prawdzie. Te dwie rzeczy, one muszą być zawodziane. Kim jestem w służbie i w ogóle po co ja żyję? I Paweł używa tu słowa, wyścig, bitwa, zawody, bieg tak naprawdę. On nie używa tego po to, przyjaciele, żeby znowu teraz Paweł nam narzuca presję zewnętrzną. Biegnij, a już jest taki zmęczony, bo biegnę w tej Warszawie, cały czas w tym biegu, jeszcze Paweł mi narzuca, biorę Biblię i też mi narzuca, że mam biec. On mówi o innym wyścigu, przyjaciele. Właśnie kiedy nie trzaśniemy tych rzeczy, to wchodzimy automatycznie w ten lewy wyścig, tak? Ale musimy być świadomi, my biegniemy i będziemy biec. To nie jest źle biec. To trzeba się odpowiednio sformatować, trzeba się w ogóle przygotować do tego biegu. I odpowiednio biec. Więc Paweł pokazuje, że to jest główny cel naszego życia. Bieg, w którym tak naprawdę nie będziemy też mieli wielu świadków takich widzialnych, nie? Bo to, co powiedziałem na początku, nikt z nas nie jest sam. Ale dużo więcej takich kibiców i widzialnych, może tak, kibiców, to miałbyś wtedy, kiedy byś tam w świecie biegł, nie? Tych pozornych, tych takich prawdziwych, oni by tam byli. I teraz, wiecie, bo to nie chcę, żeby to brzmiało jak slogan, nie? Że kiedy mamy biec, aby biec, tak, że musimy być wpatrzeni we wzorzec Jezusa, bo musimy być. Ale wiecie, no po tym hasłem to można wszystko znowu powiedzieć, nie? No to tak znowu jakieś kilka przykładów, bo to nie jest slogan. Zobaczcie, Jezus nie koncentrował się na zbudowaniu zaplecza swojej służby. On robił swoje. Wierzył, poszedł, rozpoznał, kim jest, robił swoje, wierzył, a Ojciec do niego zadbał. To jest na przykład ta różnica. Bo żyjemy, presja tego świata, nie bądź głupi. I teraz to są czasami delikatne wajchy, które można przełożyć. Już cel jest inaczej trochę sfokusowany. Już człowiek najpierw szuka bezpieczeństwa w służbie, a nie tego, aby dać świadectwo o prawdzie. Już jest wykrzywienie celu. Będziemy też biec w wierze, a nie będziemy biec w oglądaniu, tak? Wielokrotnie nie będziemy mieli żadnych jakichś namacalnych dowodów poza przekonaniem, poza tym, co odebraliśmy. Tak jak Jezus w ciągu tych 40 dni na pustyni uwierzył, kim jest, zdefiniował się, tak? I cały czas przyjmował przez wiarę relację z Ojcem, że robi to, co widził Ojca. Że nie było też jakieś takie inne. Po prostu się tego uchwycił. A ludzie, co mu gadali, to wiecie. Jego celem było odkupienie ludzi, tak? Był krzyż. I teraz zobaczcie, to co też mówi Paweł w tym fragmencie, że na szybko przez to przejdę, że odrzucił radość, wygodne życie, tak? Nie budował swojej służby. To nie miało żadnej wartości w przypadku Jezusa. Żadnej wartości. Świat, etykiety, budowanie swoich królestw, budowanie swoich firm, nie. I teraz tylko musimy zobaczyć, że to puka do kościoła. I jak mi chcesz powiedzieć, że do ciebie nie puka, to albo
jesteś niedojrzały jeszcze, że tego nie widzisz, albo lekko zaślepiony w tym temacie. Puka, bo w tym się poruszamy tutaj, szerzej. To nasza dyscyplina życia, nasza kultura w ogóle wiary i życia powoduje, że my mamy nie otwierać temu drzwi. Ale wiecie, jak to wygląda, tak? Wychodzimy stąd i już tam 100 metrów dalej jest puk, 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 otwórz mi, ja cię poprowadzę. Będzie ci bardzo dobrze. Ze mną osiągniesz sukces, pokażę ci, że puk, 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 puk. I tak cały czas, za 2 godziny też puk, 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 puk. Pójdziesz do sklepu, spotkasz się z sąsiadką, ta uległa jakiejś presji czy coś, już będzie puk, 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 puk. Włączysz na YouTube'a, o, jak on tę służbę rozkręcił, puk, 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 puk. Nie otwieraj temu drzwi, to szambo. Zwykłe, trudnące gówno, tam nic nie ma. Ten świat puka do nas w taki sposób właśnie. To nie jest enigmatyczne, wiecie, że o, tutaj my gościu, tam jakaś, wiecie, walka, przepychanka. Nie, w taki sposób. Otworzysz drzwi, wchodzi. Presja zewnętrzna, zaczynasz w nią wchodzić. Staje się twoją presją wewnętrzną. Naprawdę, płynąłem w tym długo, więc wiem, o czym mówię. I teraz wiecie, dzięki temu, że Jezus nie był zainteresowany tym, nie otwierał temu drzwi, bo to nie jest też tak, że tam diabeł przestał kusić Jezusa, jak Jezus wyszedł z pustyni. To Jezus się zdecydował opowiedzieć o tym, co było w ciągu 40 dni. Bo tam nikt tego nie widział z jego uczniów. On to opowiedział, pokazał mu to. Ale do końca był kuszony. Do końca. W Getsemane, tu jest to słowo Pawła, że nie opieraliście się grzechowi, tak? Jak rozpoznasz swoje zadanie, to jest twój cel. Teraz błędem jest, kiedy się wycofujesz. Nie opieraliście się grzechowi aż do krwi. W Getsemane diabeł napierał na Jezusa. Napierał na niego lęk. Próbowało napierać na niego niedowiarstwo. Nie przyjął tego. Nie otworzył temu drzwi. Puk, 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 otwórz mi. Nie przyjął tego. Przez ten cały czas też jego służby, dlatego widział dalej i widział szerzej i wykonał zadanie. Poświęcił swoje życie, oddał je, aby wykonać zadanie. Dlatego też został wywyższony. Zobaczcie, bo zależy mi naprawdę, żebyśmy to jakby dobrze widzieli. Zobaczcie tylko, jak w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce mocno do przodu posunęła się wygoda życia. Bardzo, bardzo się posunęła. Wiecie, 30 lat temu ludzie stali i mówili, że chcemy gonić Zachód. I zaczęli gonić Zachód z całą duchowością, która za tym stoi. Zaczęli to brać, przyjmować. Cały czas się to gonią. Ile do Niemców brakuje? A do Szwajcarów? Ile? I teraz zobaczcie, tak? Wygoda i konsumpcja. I teraz jak naprawdę zobaczcie, kiedyś mówiłem o tym, musicie sobie odszukać. Pierwszych apostołów, już po tym jak Jezus wstąpił do nieba, jak oni się rani już odpalili. Jak oni już zostali wypełnieni Duchem Świętym. Tomasz 5000 km z buta do Indii. Po drodze dwóch królów nawrócił. I był sprytny przy tym, z buta. Dzisiaj popatrzcie się szerzej, usługujący. Nie mam samochodu, albo wiecie, nie będę miał biznes klasy, żeby się dobrze zregenerować, to ja nie polecę na usługę. Tylko, że to nie jest rozwój. To nie jest rozwój, wiecie. To wielokrotnie wracamy z Wiktorem do tego, że największą radość w życiu dał nam pierwszy samochód. Ta fiesta, którą braliśmy z popychu. Było tak, że wychodziłem z pracy, brałem jeszcze 3 pracowników moich i z popychu ją odpaliłem. Bo oni zawsze chciały szybko odpalić. Oni wszyscy byli w garniturach. Ale celem samochodu jest dać możliwość przemieszczania się człowiekowi, tak? Dać mu tą niezależność. To jest jego cel, do tego jest samochód. Wszystko inne to już jest to coś, co wywiera na nas wpływ. Tak generalizując. On ma się przemieścić. Oczywiście bezpiecznie i tak dalej, ale generalnie wiecie, bo to, jak to zaczynamy dodawać, bezpiecznie i tak, rośnie. Kultura wygody, kultura konsumpcji, ona bardzo mocno
na nas nabiera, tak? Więc a propos tego, celem nie może być zbudowanie wielkiego zaplecza służby, tak? Bo to wielkie zaplecze służby to jest to, co mówiliśmy na początku, a propos życia z wiarą. Ono spowoduje takie zaplecze bezpieczeństwa dla człowieka. Spowoduje, że człowiek się poczuje na tyle bezpiecznie, że już nie musi wierzyć. On już jakąś firmę ma, coś tam robi. Okej, usługujemy innym, to jest takie działanie, ale nie zwalnia nas to z tego, że my w czasie tej całej naszej służby i życia cały czas poruszamy się w wierze. I to jest to budowanie takiego swojego królestwa. To zbuduje takie zaplecze, które spowoduje, że nie będę musiał wierzyć. No tylko to nie o to chodzi. Bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I teraz, skoro Jezus zapłacił cenę, to dlaczego czasami Kościół myśli, że ceny nie zapłaci? To nie jest tak, przyjaciele, że z krzyża mamy to, że ceny nie zapłacimy. Bo Jezus powiedział, prześladowania mieć będziecie. Realny, prawdziwy wpływ zawsze związany jest z poświęceniem i zawsze jest związany z ceną. Jeśli chcemy obejść to, to automatycznie rezygnujemy z prawdziwego wpływu. Coś tam możemy rzeźbić. Możemy być znani nawet medialnie, wiecie, to tak, ale to nie będzie realny wpływ. Siła uderzenia, siła przybicia będzie słabsza. I teraz, zobaczcie, bo na tą cenę to też już kiedyś mówiliśmy, że cena to jest tylko tak naprawdę wtedy, kiedy człowiek patrzy z ziemskiej perspektywy. Kiedy idzie obciążony, no to jest bliżej ziemi, patrzy po ziemsku, to jest cena. Ale jak z perspektywy nieba, z perspektywy wieczności, z perspektywy naszego zmartwychwstania, jak cena może być hamulcem, skoro nawet śmierć jest zyskiem? Jaka jest większa cena niż śmierć? A śmierć jest zyskiem. Więc każda inna jest też zyskiem. Tylko musimy zmienić myślenie i oderwać się od tych horyzontów ziemskich. Nie mam tego. Braknie mi. Nie braknie ci. O nic się nie dąż. Zrzuć się do obciążenia. O nic się nie dąż. O nic. Raduj się. Z czego? Wszystkiego. Jezus został odrzucony ze względu na to, jak żył i co prezentował sobą. Tak jak powiedziałem, on do końca nie zmienił zdania. Do końca. Tam w Getsemane i na krzyżu nie zmienił zdania. Nie zmienił zdania. Nie poszedł w stronę wygody. Planu B. Obejścia. Kurczę, to może inaczej. Może inaczej ich zbawię tato. Inaczej zbawię. Nie pójdę, nie przybiję mi się do krzyża. Się nie wyspałem. Przecież pojmując tak powoli, chciałbym, żebyśmy w ogóle zweryfikowali, każdy z nas indywidualnie, w jakim wyścigu biegniemy. I żebyśmy się nie oszukiwali, że duchowość tego miasta, duchowość wyścigu szczurów, że na nas nie oddziaływuje, bo oddziaływuje. I musimy sobie szczerze określić, co jest realnie celem, tak? Jaki splendor, jakie swoje królestwo, czy realnie, tak? Żebyśmy no, nie biegli w jakimś religijnym wyścigu szczurów. I teraz Paweł w 1 Koryntian 9,24 mówi tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Więc nie wystarczy biec, to wiemy o tym. A będziemy biec. Ale trzeba biec w prawidłowy sposób. Według tego, co powiedziałem, co jakby nakreśliłem, ale powiedziałem, to też nie wyczerpuje tematu. Byśmy to naprawdę musieli długo zostać. Ale zgodnie z prawidłami Bożymi, zgodnie z zasadami Bożymi, tak? I zgodnie z tym słowem. I dalej Paweł mówi, ja wtedy biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie bym w różnie uderzał. Umartwiam swoje ciało i je ujarzam. Paweł nie tracił orientacji. Nie tracił orientacji. Biegnę, nie jakby na oślep. Więc był świadomy, że można biec na oślep. Biec dla samego biegu. A tu, a tam, a tu, a tam, a biegu, a to, to będę. Zrobię coś. I teraz zależy mi na tym, abyście bardzo poważnie potraktowali to słowo. Abyśmy wszyscy bardzo poważnie podeszli do tego słowa, bo w takiej rzeczywistości żyjemy. I naprawdę byłoby bardzo, bardzo naiwne
gdybyśmy myśleli, że jest inaczej. A ja bym bardzo chciał, żebyśmy wszyscy, jak tu siedzimy i nie tylko, i ci z nas tu jeszcze nie ma, abyśmy dokonali biegu. Abyśmy mogli powiedzieć, podsumować nasze życie, daję Panu. Biegu dokonałem, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Amen. Amen. Wstańcie, że upomnijmy się o to słowo. Ojcze, ja zabezpieczam to słowo. Ja mówię, że zły tego nigdy nie ukradnie. Że to słowo wprowadzi nas w coraz głębszą świadomość jakości naszego życia, celu naszego życia, celu naszego królowania. Ja odpycham teraz od nas jakiekolwiek naciski, jakąkolwiek presję zewnętrzną, tak? Która pochodzi z modły tego świata. Ja odpycham to od umysłu każdej osoby w Kościele i w naszym zespole. Odpycham to. Mówię, trzeźwe widzenie rzeczy, trzeźwe widzenie rzeczy. Świadomość tego. Świadomość też jakby walki, która się toczy o umysł. Ja, Ojcze, zabezpieczam teraz to, że nikt nie będzie otwierał drzwi. Nie będzie otwierał drzwi, jak ten świat będzie pukał. Dziękuję Ci, że jesteśmy mądrzy i jesteśmy skuteczni w tym działaniu. Uwielbiamy Ciebie. Amen.